I dobro moi drodzy, witam na Ninja Streamie. Tak, trzeba naprawdę robić, znaczy bardzo dużo nakładów pracy, żeby progres w Kerbalach następował. To więc zrobimy Ninja Streama, kontynuacja z wczoraj. Czyli przypominam, że mamy tutaj w naszym masywnym pojeździe międzyplanetarnym dwójkę załogantów i jesteśmy już na orbicie Eve. Mamy też nasz statek, którego będziemy używać do badań, czyli Partyzanta. Czyli teraz załoga musi tylko tam polecieć, przesiąść się na ten pojazd. I lecimy na Gili. To będzie nasz pierwszy na dzisiaj cel. Tak, okej, okay, dobra. Tu wiele rzeczy może pójść nie tak. Mamy za mało paliwa, żeby wrócić tym statkiem na Kerbin. Czyli będziemy musieli kombinować. Na pewno będziemy musieli go zatankować. Być może też odchudzić, odczepiając niektóre elementy. Właśnie, ja dałem na rozłącznikach te... Aha, nie dałem. Dałem? A, nie dałem. Okej. Okay. Okej, okay, czyli na tym pojeździe mam dość dużo paliwa, dość dużo delta V. Dwa pojemniki z podtrzymywaniem życia. Tylko lot na Gili będzie kosztowny, jeżeli chodzi o delta V. Tak więc... to będzie chyba na styk. Zresztą nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, pierwszy załogant na pokładzie. Lecimy na Gili. A właśnie. A nie, i wieje tylko na powierzchni się robi. Baguette Poisson, wielkie dzięki za przedłużenie suba. Trzeci miesiąc. Wielkie dzięki. Dobra, załoga na pokładzie. Okej, okay, i teraz skomplikowana sprawa. Mamy już zaplanowany manewr transferowy na Gili. Tylko Gili... orbituje planetę, która ma sporą grawitację, a więc Eve. I jest na bardzo dziwnej, odległej orbicie. Czyli, żeby tam dolecieć, muszę prawie 900 metrów na sekundę wypalić. A, czy starczy nam na powrót potem z Gili? To jest dobre pytanie. Ale dobra, zróbmy ten... poprawmy troszkę ten manewr. Okej, jest spotkanie doskonałe. I tak mamy fuksa, że te ciała niebieskie były optymalnie ustawione do tego transferu. Czyli nie można narzekać. Dobra. Ustawmy się do wykonania tego manewru. Pytanie też, czy będziemy generowali tu nadwyżkę prądu. Ogólnie to dałem tutaj od groma baterii, no ale to się okaże. W tej chwili jesteśmy w cieniu, czyli nie wiemy. A i możemy kolejne badanie zrobić. Jamacka, wielkie dzięki za przedłużenie suba. 36 miesiąc. Obejrzałbym stream, ale najpierw muszę wczorajszy. Okej, okay. Jak coś to zapis, tego też będzie. Okej, okay, dobra, raport załogi z wysokiej orbity Eve. Tu mamy antenę. Możemy wysłać te dane. I tak, zapisujmy progres, tak żeby się potem nie pogubić w tym. Czyli Eve. I mamy raport załogi na wysokiej orbicie. Okay. Werty, od 7 lat oglądasz? Ok, cieszę się, że się nie znudziło jeszcze. Dobra, dane wysłane, spoko. Ustawmy się do wykonania tego manewru. Za 52 minuty, czyli dość sporo czasu przed nami. Tylko czy starczy nam paliwa potem na powrót?
Ja chyba przesadziłem, znowu przerost ambicji. Niepotrzebnie zabrałem chyba Science Junior, bo to nas wszystko obciąża. Zobaczymy. Nie wiem, czy będę mógł... Czy dam radę wrócić z tym Science Junior. Zobaczymy. Nie tak, witamy. Jakie plany na dzisiaj? Lecimy załogowo na Gili. Raport załogi na powierzchni IF jest możliwy do wykonania? Tak. Jest możliwy do wykonania. Moglibyśmy nawet wylądować i to zrobić bez problemu. Problem jest taki, że nie bylibyśmy w stanie wystartować z IF. Start z IF jest trudny, cholera. Mógł być stream 27 właśnie? A nie wiem... Czyli jeżeli to w grafiku jest, to... Nie, we wtorek nie streamuję. Tak, zacząłeś oglądać jakoś w środku gimnazjum, a teraz na trzecim roku studiów. O kurde. O, czas płynie nieubłagalnie. Dobra, ja na chwilę odpalę silnik, żeby zobaczyć, jaki to jest szacowany mniej więcej czas. A, półtorej minuty. Okej, czyli dolecimy tam, tylko pytanie, czy wrócimy. Kiedy będzie 4? W środę. Okej. Prawie na miejscu. Okej, lecimy na Gili. Odpalmy tą maszynę. Tak, ja już ze stresem patrzę tutaj na wskaźniki paliwa. Musimy też wrócić oczywiście. Dokonać ponownego randewu. Okej, ja się tak stresuję. Technicznie... Tak z punktu widzenia tylko gameplayu, to... Nie musimy się przejmować załogą. Jeżeli oni umrą... Znaczy, umrą z głodu, czy tam z pragnienia, czy z braku powietrza... to nie będzie żadnych konsekwencji. Z punktu widzenia gameplayu. Ale... No, wolałbym tego uniknąć. Okej, okay, Okej, okay. Plan był taki, żeby po zbadaniu Gili wrócić z tym wszystkim, bo tam mamy Science Junior. Chyba tego nie zrobimy. Nie mamy chyba Delta V na to. Zostawimy to na Gili i być może chwytakiem to przychwycimy po kiedyś. Być może. Nie będę musiał tłumaczyć się przed rządem? No właśnie nie. Przestawiamy się na rosyjski program kosmiczny? No nie, no Rosjanie, no były wypadki, ale... Raczej tego nie chcieli, no. Amerykanie też mieli wypadki. Doszlifujmy to do końca. Dobra, może być. Nie ma spotkania, ale tak, to wymaga tylko delikatnej poprawki i powinno być ok. Jaki czas lotu? Jeden dzień. Ok. Zapasu podtrzymywania życia mamy od groma. No i generujemy nadwyżkę prądu, świetnie. Czyli to nie będzie problem. Czy starczy paliwa na powrót? Chyba nie. Będziemy musieli to odczepić na bank. Być może już skazałem naszą załogę na śmierć. Bardzo możliwe.
Bardzo możliwe, że już skazałem ich na śmierć, czy już nie wrócą. Ale są uśmiechnięci, ale nie wiedzą jeszcze, co ich czeka. Dobra, lecimy tam. Ewentualnie mógłbym bez osłony termicznej hamować atmosferą Eve, żeby troszkę obniżyć orbitę. Troszkę hardkorowo, niebezpieczny plan, ale być może będziemy musieli tak zrobić. Potem możemy przysłać w sumie Barbelka zaopatrzenie, bo on mógłby zadokować z tym pojazdem i w ten sposób go uratować. Tylko wtedy zmarnujemy paliwo, które jest dla Robomoda, żeby wrócić na Kerbin. O kurde, wow. Okej, okay, to jest strasznie skomplikowane. Kontynuuję wczorajszą misję? Tak. Okej, okay, podtrzymywanie życia to nie będzie problem. Zróbmy niewielką poprawkę. A, musimy jeszcze koło gili wyhamować. O kurde. O, jest tylko 11 metrów na sekundę. Okej. Okay. Zróbmy ten manewr. I mamy spotkanie. To jest pytanie, ile będziemy musieli do wyhamowania wypalić paliwa. O kurde, niewiele. Okej, okay, dobra, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, 200 metrów na sekundę tylko. Okej, okay, może być, może być, może być. Dobra. Muszę się co do paliwa przeliczę i będzie znowu na styk? Nie wiem. Znaczy, okej, okay, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy z Kerbinu wysłali na Eve kolejny jakiś mega tankowiec albo trzy z paliwem. I moglibyśmy wszystko zatankować wtedy. Pytanie tylko polega na tym, czy załodze starczy zapasów podtrzymywania życia, zanim to zaopatrzenie przyleci. Bo planety muszą być odpowiednio ustawione i to jest kwestia miesięcy, kiedy... Nie wiem dokładnie właśnie ile... Kiedy ta koniunkcja Kerbina i Eve będzie optymalna. Nie wiem, co ile to jest. Ale tak... Częściej niż to okno transferowe jest na pewno częściej niż na Dunę. Bo Eve szybciej orbituje oczywiście niż Duna, ale... Dobra, lecimy na Gili. I zobaczmy właśnie, jakie badania... Właśnie, bo po to tu przelecieliśmy. Przy dobrych wiatrach, moi drodzy, dzisiaj na Gili będziemy mieli 96% badań. Wszystkich zrobione. Zostanie tylko stacja kosmiczna. Tak, bo możemy zrobić raporty załogi, EVA, próbkę powierzchni, Science Junior, badania biometryczne. Tak, te wszystkie rzeczy moglibyśmy zrobić. A właśnie, tak a propos... Mogę zrobić pierwsze badanie biometryczne. O kurde, o, kolejny błąd widzę. Nie dałem badania biometrycznego na tym. Poważnie? A nie, jest chyba tutaj schowane pod RCS-em. Ale dobra, badanie biometryczne na wysokiej orbicie Eve. 300 punktów, wyślijmy to od razu, możemy tego dokonać. Okej, okay. Tu jest chyba. Pod tym portem RCS jest. Jest, okej, okay. Jest przyrząd biometryczny, okej. Okay. Mapa, aha. Okej, okay, wpiszmy tutaj od razu badanie biometryczne na wysokiej orbicie Eve. Tak, obawiałem się, że lądownik nie ma tego sensora biometrycznego, ale ma. Jest schowany pod bateriami i portem RCS po prostu. Czyli spoko. Okej, okay, tu na transmisję spokojnie nam starczy. Dobra, czyli lecimy na Gili.
Plus jest taki, że tam nie ma grawitacji, czyli nie wypalimy tam dużo paliwa, bo to jest najlżejsze ciało niebieskie w grze, nie licząc asteroidów. Ile punktów z biometryki? 300 było. Okay, czyli 14 sekund muszę odpalić silnik tylko. Czyli tym razem inżynier nie był pijany. Chyba nie. Tym razem szczęśliwie... Chyba nie. Okej, okay, ale właśnie, a propos. Musimy zrobić badania na niskiej orbicie Giliego. Tylko ona jest troszkę upierdliwa na 6 kilometrach. Zrobimy to lądownikiem? Może? Nie, okej, okay, nie, eliptyczną orbitę uzyskamy naszym orbiterem, partyzantem. Czy lubię pszczoły? Znaczy nie mam żadnego stosunku do pszczół. Jestem całkowicie neutralnie nastawiony do tych owadów. Okay. I Gili! A, tak, tu nadlatuje. Zygzak, tak, bo to ma... Dziwno, nie ma, to nie jest sfera, nie jest kula, czyli nieregularna grawitacja. Okej, tu się troszkę dziwnie zrobiło. Dobra, po prostu przy periapsie wyhamujemy i tyle. Także umieć orbitę, znaczy przyszłą periapsę poniżej 6 km. Także była niska orbita. 6 minut mamy do celu, okej, czyli nie lecimy tak szybko. Kolejne badanie. Raport załogi z wysokiej orbity Gili, 60 punktów, wyślijmy te dane. I badanie biometryczne, także na wysokiej orbicie Gili. 200 punktów kolejne, spoko, wyślijmy to. Czyli jest progres, zbieramy te punkty, zbieramy na te 16 tysięcy na stacje kosmiczne i bazy. Ok, wpiszmy progres. Czy Gili, mamy raport załogi i badanie biometryczne na wysokiej orbicie, teraz chcemy na niskiej, a potem lądowanie. Okej. Dobra, czyli do periapsy w tej chwili lecimy. Biometryka się nie wysłała? Jak to się nie wysłało? A, faktycznie, chyba się nie wysłało. Teraz? Okej, wysyła się. A raport załogi się wysłał? Tak, okej. Dobra, dobra, wyhamujmy do orbity. Ninja Stream to dodatkowy stream? Tak, to taki niezapowiedziany stream. O, tu się coś dziwnego porobiło. Ale tak, bo to nie ma grawitacji, czyli tu prędkości orbitalne są absurdalnie powolne. No, okej. Okay. Dobra, RCS-em to zmodyfikujmy. Hmm.
Okej, okay, wow, ale okej, okay, to jest... Lecimy w tą stronę, czy w tamtą? Kurde, sam nie wiem. Tak, to jest tak niska grawitacja, że to jest mylne jak cholera. Nawet mi kusi, żeby tym całym wylądować w sumie. Tak, okej, okay, wiecie co, technicznie ja chyba zużyję mniej paliwa, jeżeli wylądujemy tym całym. Chyba tak zrobimy. Tak, bo potem na rendezvous i tak dalej ja zmarnuję chyba więcej nawet paliwa niż... Okej, okay, dobra, lądujemy tym całym na gili. ryzykowne będzie? Nie, tam praktycznie nie ma grawitacji. Ale zróbmy quick save. I do hamowania wykorzystamy lądownik, tylko nie odczepimy go od reszty po prostu. I będziemy musieli się położyć na gilim, tym, czyli to nie będzie pionowo sobie stało. Będziemy musieli się położyć, ale spróbujemy chyba. My teraz lecimy tutaj? A, my lecimy teraz tutaj. Dobra, wylądujemy gdzieś tutaj. Jaki czas? 5 godzin, okej, okay, może być. Podniosę się później RCS-em? Tak, na 100%. Na 100%. Okej, okay, czy musimy się obrócić? Takiego. A nie, bo ja chciałem lądownikiem, ale dobra, mniejsza z tym. Lądownik i tak potem będziemy mogli wykorzystać, jeżeli skończy się paliwo tutaj. To gili? Tak. A się szybko obraca, tego nie wziąłem pod uwagę, to może być komplikacja? Okej, okay, może wyślijmy tą transmisję najpierw. Czyli byśmy fizyczne przyspieszenie, wyślijmy tą... Zakończmy tą transmisję. Gili to gazowy olbrzym? Nie, to Joule. A okej, okay, nie wiem. Naszą zobaczymy. Nie wiem, jak to rozegrać teraz. Tak jest troszkę upierdliwe. Nie wiem co. Właśnie nie wiem jak lądować. Czy całym, czy jednak odczepić to. No patrzcie, jakie to są prędkości tutaj. No to jest śmieszne. Badania biometryczne długo się wysyłają? Tak. Dlatego dużo trzeba energii. Okej, okay, inaczej. Nie. Uzyskam tutaj niską orbitę i wtedy odłączymy jednak lądownik i wtedy tylko... Okej, okay, nie będę planował manewru. To nie ma sensu w przypadku Giliego. Czyli ja się po prostu ustawię do równika, jeżeli można o czymś takim tutaj mówić. Odpalę delikatny silnik, jak będziemy gdzieś tutaj. I uzyskamy niską orbitę. Tak, bo ja nie Nie, dobra, lądujemy cały. Lądujemy cały, mniejsza z tym. To jest, kurde... Tu nie ma grawitacji praktycznie. Okej, okay, pytanie, czy ja mam tu komputer sterujący? Gdzieś, chyba nie. A, kurde, naprawdę? Nie dałem?
Dałem, jest ok. Czyli tak, sterujmy stąd. Albo stąd nawet? Ok, dobra. I wykorzystamy ten silnik, czyli zgaśmy na razie te. Będziemy używać tego silniczka tutaj, który powinien wystarczyć. To jest dość absurdalne, że tak mały silniczek, ale powinien wystarczyć. Dobra, nie będę bardziej modyfikował naszej trajektorii, może być coś takiego jak jest. I teraz czekamy, aż zejdziemy poniżej 6 km. Zrobimy kolejne badania. Panele, tak, my panele będziemy musieli zwinąć, ale na razie nie. Czyli odpalamy ten mały silniczek, który daje radę. Który daje radę, czyli spoko. Okej. Dobra, zwińmy panele. A tylko jeden jest minus lądowania tym całym, że ja zużywam więcej monopropelantu. No dobra. Okej, okay, za chwilę niska orbita, czyli kolejne badania będziemy mogli walnąć. Okej, okay, 8000 metrów to już jest niska orbita? Chyba nie, chyba 6 było. A nie, już jest, okej, dobra, czyli raport załogi. To możemy wysłać, bo to chwilę zajmie, czyli 60 punktów nauki kolejnych. Badanie biometryczne zachowamy i wyślemy potem. Czyli kolejne 200 punktów. I czas na lądowanie. Tak, w przypadku każdego innego ciała niebieskiego to by wyglądało absurdalnie, ale wydaje mi się, że to położymy na powierzchni. Tylko tak, żeby było, ułóżmy się, tak, ułóżmy się tak trochę bardziej w ten sposób, czyli ten tyłek tu położymy na tych dwóch dopalaczach. Dobra. Caps Lockiem RCS aktywujmy. A Surface weźmy, bo... A, tego nie wziąłem pod uwagę. Gili bardzo szybko się obraca, czyli... trzeba oczywiście wziąć to pod uwagę. Okej, okay, załoganci zadowoleni. Okej, okay, nic tu nie widzą z kabiny. O nie, o! Zmienił się, zmieńmy tu szybko. Kontroluj stąd. Okej. Okay.
Nogi rozłóż? Nie mam, spaliły się. Spaliły się, kiedy hamowaliśmy atmosferycznie w IF. Przetrwały tylko dwie nóżki. Ale poza tym... Znaczy to nie ma sensu. Nie, nie lądujemy pionowo, bo... Ty... Środek ciężkości jest u góry, byśmy się nie utrzymali pionowo. Nie, ten troszkę się przypalił w czasie hamowania atmosferycznego. Lądownik i... Z sześciu nóg podwozia przetrwały tylko dwie. Ale dobra, okej, to praktycznie nie mamy prędkości. Wyzwanie będzie polegało na tym, żeby to posadzić na powierzchni, ale tak, żeby nic, niczego nie uszkodzić. To będzie wyzwanie. Jedyne. Dobra, przyspieszmy czas fizycznie, bo to kurde... Tak, prędkość jest absurdalnie mała. Czyli zanim... Okej, widać cień, ale zanim tam dolecimy, to masa czasu upłynie. Może Ninja Steam z Vintage Story? Nie. To jest zbyt popularna seria. Czyli ja będę to zgodnie z grafikiem robił jedynie chyba. Okej, widać głazy na powierzchni. Dobra, ostatnie momenty. Ale dobrze, że to robimy, bo wykorzystujemy Delta V z tego lądownika, czyli... Nawet dobrze. Odwróć się na silnikach wylądu i nie, położymy się. Z mojego doświadczenia na gili to jest lepsza opcja. Tu jest tak niska grawitacja, że trudno wylądować. Po prostu się statek kosmiczny odbija od powierzchni. Czyli najłatwiej będzie chyba to zrobić, jeżeli całość położymy na płasko, na powierzchni. Dobra, dość nietypowe lądowanie, moi drodzy. Wygląda to absurdalnie. Okej, tu jest krzywo jak cholera, ale no niestety na gili nie ma żadnej płaskiej powierzchni. Okej, już bardzo blisko. Pięć metrów na sekundę. Chcemy to niemal do zera, tuż przed powierzchnią wyeliminować. Kręćmy się. I położymy się... O, właśnie nie wiem, w którą stronę nawet. Okej. Czyli wisimy w tej chwili nad powierzchni, nad powierzchnią. Okej, położymy się tak. Położymy się mniej więcej tak. Okej, dobra. Bardzo, bardzo powoli w tej chwili opadamy. Wow. Franu i Franek, bo przystanek? Nie, no tu grawitacja jest absurdalnie słaba. A, robiłem badania na niskiej orbicie? A, robiłem. Biometryczne są zachowane, okej. Okay.
kropkę, czyli tak będziemy musieli się położyć, okej. Okay. No, coś nowego, coś nietypowego, no, trzeba przyznać. Dobra, będziemy chcieli się położyć tak. Okej, troszkę przesadziłem chyba. Dobra, pytanie, czy uda mi się to zrobić? Bo to jest tak, to też jest wyzwanie. Bo to bardzo nieintuicyjnie w takich warunkach braku praktycznie grawitacji lądować. To może być skomplikowane. Połóżmy się nawet tak, tą stroną, to chyba bez znaczenia. Którą stroną się położymy. Okej, okay, dobra. Dobra, czyli teraz osiądźmy delikatnie na powierzchni. I powinno być ok. Tutaj troszkę się przesuwamy w tym kierunku. Czyli troszkę tą prędkość wyeliminujmy. Ok. Czyli, ok, po skosie w tej chwili jesteśmy, ale to dobrze. To ułatwi położenie naszego pojazdu potem. Ok, dobra. Troszkę niżej. Wow. Okej, okay, dobra, świetnie, świetnie, świetnie. I kontakt powinien być. Jest. Dobra, teraz tylko, żeby się nie rozwalił nasz pojazd. Teraz trzeba to położyć. Okej, okay, nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Chyba samo się zrobi. Okej, okay, kładzie się, kładzie, tylko nie chcemy zbyt gwałtownie, oczywiście. O, coś się gliczuje, dobra. Aktywuj RCS, utrzymaj pozycję. Okej, okay, dobra, dobra. SAS nam troszkę pomoże. Ok, wyłączmy go. Wyłączajmy i włączajmy i wtedy położymy to delikatnie. Ok, ok, niewiele brakuje, dobra. Ok, dobra, 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 dobra. Nie będzie uszkodzeń. Dobrze, teraz drugi bok. Połóż. Ok, 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 ok. Dobra, chyba zrobione. Troszkę się odbiliśmy nawet, technicznie. Tak, chyba lecimy teraz. Ale za chwilę dotkniemy powierzchni znowu. I dobra, wieloryb posadzony na brzegu. Czemu się przesuwamy? Okej, okay, zatrzymał się. Tak, bo to jest, to może być problem, jakieś glitche. To musi uznać, że wylądowaliśmy. Czyli zobaczmy, czy to uznało, że wylądowaliśmy. Tak, okej, okay, badania. Raport załogi. Tylko 90 punktów? Kurde, a tak ciężko tu się dostać i tylko 90 punktów? No dobra. Transmisja. Badanie biometryczne, liczę na to, że tu będzie troszkę więcej punktów. A nie, tu już jest badanie. Ok, zróbmy w tym. 300. Ok, szału nie ma. Zachowajmy na razie te dane. Czyli dwie transmisje do zrobienia będą. Co jeszcze? Zresztą wpiszmy ten. Zapiszmy progresy od razu. Ok. Czyli tak, mamy raport załogi. Z powierzchni i z niskiej orbity mamy EV, nie, EV jeszcze nie. Mamy biometryczne, wszystkie zrobione, ok. Czyli co nam zostaje? Science Junior, próbki i EVA. Dobra. Ok. Czyli jeden z naszych załogantów wyskoczy. Milwan powiedzmy. Dobra, EVA. I tu musimy używać plecaków RCS. Dlaczego to wam za chwilę pokażę.
Bo patrzcie, co się stanie, jeżeli nasz kerbal podskoczy tylko przy pomocy mięśni nóg. Tak, lecimy prawie że na orbitę. Grawitacja jest tak niska. Tak, mamy suborbitalną trajektorię po skoku przy pomocy mięśni nóg. Czyli musimy tutaj używać plecaczków RCS. Ok, na dół. Dobra, pierwsze co zrobimy, to zrobimy badanie Science Junior. O kurde, nawet chod... Okej, okay, nie da się chodzić, naprawdę, tak naprawdę. Dobra, zróbmy testy. 600 punktów nauki, tylko z tym musimy wrócić na Kerbin. Z tą ładownią, z tym laboratorium. Okej, okay, zachowajmy dane. Dobra. Chodźmy, nie walnijmy w rakietę, możemy ją przesunąć. Tak, nawet jeżeli nasz kerbal by... jakoś delikatnie szturchnął rakietę, to by się po to... tak. Tak, lekkim kopniakiem mógłby przesunąć tą rakietę, która waży kilkadziesiąt ton. Tak niska jest grawitacja. Dobra. Wyłącz plecak. Flaga. Okej. Okay. OK, ale to co nas interesuje, to ile punktów dostaniemy za próbki. Kurde, tylko 150? To gdzie my te 16 tysięcy punktów mamy zdobyć? No dobra, no to jestem troszkę rozczarowany, zachowajmy te próbki. Może raport EVA da nam dużo punktów nauki? OK, 450 to jest dużo. To jest sporo. OK, zachowajmy to dalej. Dobra, i wszystko zrobiliśmy, co było do zrobienia. Wszystko, co było do zrobienia na Gilim, zrobiliśmy. I teraz pytanie. Czy wracamy z tym Science Junior? Bo to jest dodatkowa masa. Możemy wracać do Robomoda tylko z tym. I to wszystko odczepić, ale wtedy tracimy Science Junior. Spróbuję. Okej, spróbujemy. Spróbujemy. Próbki? No, próbki zabrane już. Dobra, skakujemy z powrotem na pokład i lecimy. Czyli to jest jedyne, co zrobimy dzisiaj, moi drodzy. Tak, spróbujmy dokonać randewu z Robomodem. I na tym skończymy. Dobra. Milwan na pokładzie, dodał eksperymenty. Właśnie niektóre możemy wysłać. Czy próbek nie możemy oczywiście wysłać, ale... możemy wysłać... raport EVA. Dobra, spróbujmy, okej, okay. Kolejna rzecz, spróbujmy wystartować, ale jak widzicie, mało wykorzystaliśmy tego paliwa, czyli korzystamy z tego de facto. Też mamy tutaj zbiorniki RCS, które aktywujemy. Dobra, i lecimy. Quick save. Kontrolujmy stąd. A, okej.
Nie mogę. Okej, kontrolujmy stąd. Nie, tak, jest dobrze. Okej. Dobra, pytanie, czy podniesiemy to RCS-em? W tej chwili? Okej, czyli muszę dmuchać tak. O! Okej, to jest problem. Kiedy robiłem quick... Okej, przed chwilą robiłem quick save. Dobra, niech się wyślą te dane. Okej, RCS jednak nie daje rady, moi drodzy, jak się okazuje. Byłem troszkę zbyt optymistycznie nastawiony. Chyba. Okej, a w drugą stronę to zadziała, bo to jest lżejsze niż to, czyli... Okej, dobra, okej, spoko. Okej, nie podniesiemy tego. Okej, nie podniesiemy tego, tu jest za duża masa, ale podniesiemy to, czyli spoko. Czyli po prostu nie będziemy tego silnika wykorzystywać, tylko wykorzystamy te. Okej. I teraz powinno być okej, kontrolujmy stąd. Dobra. Dobra, lecimy! Wystartujmy! Czyli unosimy tego wieloryba. Odpalamy nasze potężne silniki. I lecimy! Tak, niewiele... Okej, niewiele było trzeba. Tak naprawdę. A, nie w tą stronę, tylko w tą. Czyli już chyba uciekamy ze strefy, tak, już to wystarczyło i uciekamy ze strefy Giliego. Czyli spoko, dobra. Okej, panele wysunąć. Jak w Gwiezdnych Wojnach. No, fajnie to wyglądało nawet, muszę przyznać. Dobra. Mamy te 8000 metrów wyższe. To teraz pytanie, czy wrócimy z tym do Robomoga? Jeżeli nie, załoga zginie. Bo tutaj zasobów podtrzymywania życia zbyt dużo nie ma. Ewentualnie możemy wykorzystać w celach ratunkowych statek zaopatrzeniowy. Bo on ma dużo Delta V. I ma podtrzymywanie życia, ma dock, ma wiele użytecznych rzeczy. Ale wolałbym tego uniknąć. Przenieść paliwo do orbitera? Spanek! W tym modzie nie można przenosić paliwa, nie mając pompy. Ja nie mogę tego paliwa przesłać z lądownika tutaj. Ale wykorzystamy lądownik i ten silniczek. Odczepimy go dopiero, kiedy go wykorzystamy. Czyli mamy odrobinę Delta V z tego, nie? Ale to jest mało. Ale zawsze coś. I właśnie, w pierwszej kolejności będziemy używać właśnie tego lądownika, czyli wyłączmy te silniki. I będziemy używać tego u góry. I będziemy kontrolować stąd. Jeśli zaległe badania, za mało energii mam. Mam obawy, czy starczy nam energii. Chociaż nie, jedno mogę wysłać. Czyli wyślijmy badania biometryczne z powierzchni, powiedzmy. Tak, bo mamy nadwyżkę prądu, generujemy nadwyżkę, czyli... O, gra gliczuje i tą flagę nam pokazuje. Gdzieś w próżni. Dobra, czyli wracamy na orbitę Eve.
opuszczamy Giliego. Było fajnie, ale tak, czas na nas, musimy się sprężać. Żeby wziął tą rakietę na plecy i podniósł ją na orbitę. Ja nawet myślałem przez chwilę nad tym, żeby wejść Kerbalem pod rakietę i z główki, podskoczyć i z główki uderzyć i podejrzewam, żeby ją uniósł. Ale dobra, nie było takiej potrzeby. I teraz... Okej, mamy tą fatalną orbitę i fatalne nachylenie. Dobra, czyli spotkanie z Robomodem. Pierwsze co zrobimy, to zmodyfikujemy nasze nachylenie, bo teraz kiedy jesteśmy bardzo wysoko, powinno to być dość tanie, jeżeli chodzi o Delta V. Okej, coś tu się gliczuje? Coś takiego... Okej. A, 300 metrów na sekundę. Nie wiem, czy... A, czy warto robić zmianę nachylenia? To nam ułatwi rendezvous, ale... Jaki to jest koszt Delta V? A kurde, nie wiem, czy da radę. metrów na sekundę i więcej będziemy musieli wypalić potem. Okej, tu spotkania nie będzie, czyli będzie potrzebny kolejny manewr oczywiście. Przetnijmy tę orbitę tylko. Dobra, coś takiego. I poprawmy to nachylenie. Dobra, lepiej nie będzie. 650 metrów na sekundę. Ambitna misja. Zbyt ambitna. Zbyt ambitna znowu. Czyli ten silnik musiałby 14 minut pracować, ale oczywiście nie da rady, ale mamy jeszcze to. Jakby co? Dobra, ustawmy się i czekamy 2 dni praktycznie, aż dolecimy na drugą stronę. Ale to musiał zostawić Science Juniora. Tak, chyba, okej, nie będziemy chyba ciągnąć Science Juniora. Zostawimy go na orbicie, ale plus jest taki, że możemy Watraxa po niego przysłać potem. I go zgarnąć. Tak samo jak pojemniki GU z Gili też zgarnęliśmy. Dobra. O, baterie nam się ładnie podładują w tym czasie. To jest plus tej długiej podróży. Czyli możemy te ostatnie dane wysłać. Bo tu już badanie robiliśmy, nie? Tak, okej, średnio. Okej, niech to się szybko wyśle. Carlos, witam. Planuję kiedyś zagrać w The Walking Dead, ale... Które to jest to? Od Telltale? Telltale Games? O to Walking Dead ci chodzi? A, to raczej nie. Raczej nie. Dobra, kolejne badanie wysłane. I teraz pytanie, czy nasza... Pytanie jest, czy nasza załoga przeżyje. Bo punkty nauki możemy odzyskać, jeżeli oni nawet zginą.
ale tak, wolelibyśmy tego uniknąć. Dobra, czy ja długo przed miejscem wykonania tego manewru zacznę go wykonywać tym silnikiem? Gdzieś tak nawet... Potem musimy obrócić pojazd o 180 stopni. Zacznijmy wykonywać go już teraz tutaj. Dobra. Jakby naleciał po Science Junior, to żeby nie było żadnych bugów, no fajnie by było. Czy będzie jeszcze The Long Dark? Może kiedyś? Nie wiem. Bo i tak musimy ten lądownik wysłać na Eve. Okej, dobra, to tak, ten silnik, patrzcie, jaki on jest bezużyteczny i słaby tutaj. A wylądowaliśmy na nim, ale na gili. Okej. O, czyli dużo Delta V nie będziemy mieli z tego. Tak, ale ja odłączę to wszystko. To będzie, odchudzi nasz pojazd drastycznie i będziemy mieli większe szanse na przetrwanie, na powrót. Tak, mniejsza z eksperymentem naukowym, potem go odzyskamy, dbajmy o załogę. Czyli teraz tylko powrót. Znaczy jeszcze jedno bym chciał zrobić. Chciałbym tym pojazdem, tym statkiem polecieć na niską orbitę Eve i lekko zanurkować do atmosfery. Tylko żeby tego dokonać, to musimy zatankować ten pojazd. Za mało paliwa jest w tej chwili. Tylko problem jest taki, że to paliwo w tankowcu potrzebujemy go, żeby na Kerbin wrócić. To będzie spory dylemat, co dalej z tą misją zrobić. Esperaldo, wielkie dzięki za przedłużenie suba. 7 miesiąc. Wielkie dzięki. Tak, czyli nie wiem, jak ta misja dalej się potoczy, bo... Mamy mało paliwa. Jest też możliwość wysłania tutaj dodatkowych tankowców z Kerbinu. Tylko nie wiem, czy naszym załogantom starczy zapasów podtrzymywania życia, żeby tu kilka miesięcy czekać. Ale tak, muszę się tego pozbyć. Nie możemy tej masy transportować. Okej, to nie jest taka zła orbita. Watraxem będziemy mogli to przechwycić, czyli powinno być chyba okej. Czyli teraz tak. Oddokujmy. Nie ma tu próbek? A są! Okej. Przesilimy je od razu. Tak, próbki z gili, kurde. Chcemy z nimi wrócić. Okej, odłącz. Okej, jeszcze raz quick save. Odłącz. Kontroluj stąd. Obróć się. Czyli po to wrócimy jeszcze. I cały czas 9 minut do wykonania tego manewru. Jaki szacowany czas? Okej, 32 sekundy, czyli starczy paliwa w tym. Ale gdybyśmy mieli to przyczepione, to ten czas byłby wyższy. To jest dodatkowa masa. Zawsze można zwiększyć podtrzymywanie życia o połowę w łatwy sposób, tak. Tak, tak, moi drodzy, moglibyśmy tak zrobić. Czyli jeden z naszych załogantów by się poświęcił i popełnił samobójstwo, tak żeby drugi mógł przetrwać. Wtedy zapasów jest dwa razy tyle, oczywiście. WP, witam. Co dzisiaj na Ninja Streamie? Wracamy z Gili. Byliśmy na Gili z załogą. Wszystkie badania zrobiliśmy, mamy próbki. Tylko pytanie teraz i dylemat, czy wrócimy do statku matki. Tego nie wiadomo. Okej, prawie na miejscu. Tylko jeszcze kilka manewrów przed nami, czyli nie wiem, czy tego paliwa starczy na to wszystko. Akurat już minęliśmy to, a zresztą dobra to. Jest tak wysoka orbita, że to nie musi być ultra precyzyjne.
Naprawdę minęliśmy miejsce wykonania? A, zgliczowało się. Dobra, jak tam paliwo? Resztki. Niestety. Ale manewr prawie wykonany. Okej. Dobra, jak to teraz wygląda? Dobra, czyli przecinamy orbitę gdzieś tam. Okej, 9 godzin trwa ta orbita, znaczy 18 właściwie, ale teraz możemy zrobić tutaj gdzieś wyhamować i będziemy mieli spotkanie. A, dlaczego? Tak dziwnie to się zachowuje. Skupmy się na Eve. Dobra, na periapsie manewr. O, dobra, jest okej. Czyli teraz, żeby zrobić rendezvous. Okej, zróbmy nawet tu. Okej, 2 km. Czyli ten manewr tylko wymaga... Tak, 21 tylko metrów na sekundę, czyli niewiele. Ale... Potem trzeba będzie tutaj masy delta V, żeby wyhamować. I nie wiem, czy starczy. Spróbujemy. Jak coś, to tankowiec. To jest jedyny ratunek dla naszych kerbalonautów. Dobra. Czyżby pierwsza ofiara kerbalskiego programu kosmicznego miała miejsce? Możliwe. To jest wszystko na styk. I bardzo dużo niewiadomych. Tak, ale ja pierwszy raz grając w tego moda wysłałem kerbale poza Kerbin i Księżyce. Nigdy tak daleko nie udało mi się dojść, czyli to już poziom komplikacji troszkę rośnie. Nie musi być Watrax, jest dok, mniej bugów. A w sumie racja. A, racja. Tak, tak, jest dok. Znaczy wtedy musielibyśmy też kapsułę transportować, ale ona taka ciężka chyba nie jest nawet. W sumie racja. Okej, okay. A dobra, troszkę późno. A dobra, szybko się obróćmy. Dobra. Dobra, czyli patrzmy tu na to spotkanie. Dobra, powinno być ok. RCS-em możemy to doszlifować. Okej. Okay. RCS-em to doszlifujmy. I 3 km może być zadowalający wynik. Tylko pytanie, ile będziemy tu delta V potrzebowali? Jaka jest różnica prędkości względem celu? Co? Poważnie? Jak to możliwe? A, bo jest po drugiej stronie planety. Okej. Okay. A, kurde. Naprawdę 4,5 tysiąca metrów na sekundę? A, nie, bo teraz jest po drugiej stronie planety, czyli w drugą stronę leci. Okej. Okay. Ale teoretycznie, okej, okay, możemy szacunkowo zobaczyć, czy robiąc coś takiego. Tak, okej, okay, to będzie gdzieś o kilkaset metrów na sekundę. Spokojnie. Dobra, kolejna orbita i tutaj będziemy mieli podejście. Okej, okay, nie za szybko, żeby nie przestrzelić.
utrzymywaniu życia. Jest prąd, jest paliwo, to jest problem. Ale jak nie damy rady, to i tak opuścimy naszą orbitę i wtedy łatwiej będzie o randewuz z tankowcem. Dobra, quick save. Dobra, jakiś czas? 5 minut, okej. Okay. O kurde, 1000 metrów na sekundę. A, nie mamy tyle. Nie ma tyle. Na bank tyle nie ma. Dobra, zacznijmy hamować. Chociaż może... Kurde, może na styk? Dobra, w tej chwili jest 800. Zobaczmy, jak tam randewu w tej chwili wygląda. 6 km, okej, okay, troszkę dużo. Poczekajmy, zbliżmy się nieco bardziej. A, to maleje. Aha, tak, tak, tak. W sumie racja, to maleje. 2 minuty. Dobra, troszkę więcej hamowania. Okej. Co się stało? O, glitchuje. 4 km, okej, poczekajmy jeszcze chwilę. Za moment kolejne hamowanie, jak tam paliwo. A, resztki, ale 500 metrów na sekundę, kurde. Dwie minuty. Dobra, troszkę więcej hamowania. Dwieście metrów na sekundę, mamy 2 km spotkania. Kurde, może jednak starczy. Ewentualnie mógłbym od... Okej, okay. Kolejna rzecz, którą mogę zrobić, to mogę przyłączyć się na RoboMode'a i jego silniki odpalić, żeby wyrównać orbity. Mamy już prawie tą orbitę. Kurde. Czy piłem Grape Ice? Grape Ice? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co to jest. Okej, okay, 500 metrów. metry na sekundę. Okej, okay, 37 sekund do celu. Jest RoboMode. Okej. Okay. Wow, chyba na styk. Ale jeszcze tak na styk nie było. Tylko uważajmy, żeby nie romnąć w pojazd. Bo w tej chwili separacja to 100 metrów. Kurde, poważnie. Chyba się uda. Nie wiem, ile paliwa zostało? Opary. Dokończ randewu RCS-em? Zależy, jak to będzie kilkanaście metrów na sekundę, to RCS-em dam radę. Chociaż, kurde, mam już resztki monopropelantu też. Dobra, kolejne hamowanie. A kurde. Chyba się uda. Okej, teraz dylemat, co dalej z tą misją. Czy przesyłamy tu tankowiec i tankujemy to, tak żeby zrobić też, polecieć na, do atmosfery Eve. I zrobić tam badania. Czy nie? Czy dać sobie spokój, zatankować RoboMode'a i wracać na Kerbin? To jest pytanie. Nie mam pojęcia. Zresztą nie mówmy hop, jeszcze nie wyhamowałem. Mamy cały czas różnicę prędkości 22 metry na sekundę. Ambitnie, jeszcze atmosfera. Ja musiał zrobić poza anteną kalkulację.
Jeżeli byłbym w stanie przysłać flotę dodatkowych tankowców z Kerbinu, to wtedy powinno być okej. Okej, dobra. Tak się śmiejecie, że na styk ta seria wychodzi, ale tak jeszcze nie było na styk. Dosłownie co do kurde kropli prawie paliwa. Tak to jeszcze nie było. Może ten kowiec zarówno z paliwem, jak i z podtrzymywaniem życia? Tak. Nawet kilka, nawet trzy tankowce. Też myślałem nawet nad tym, żeby zamiast tankowca to przysłać, wymienić człon napędowy w Robomołcie. Czyli zupełnie nowy człon napędowy przysłać. I zadokować go. Bo tankowanie jest upierdliwe. Tankowanie jest upierdliwe, dużo dokowania. I chyba tak zrobię. Chyba dosłownie przyślę tutaj nowy zespół napędowy. Odczepimy ten, który jest, zadokujemy nowy. To jest największy nastyk ze wszystkich nastyków, tak. Dobra, zatrzymajmy się jak najbliżej i skończymy na tym. Czyli tak, za chwilę załoga się przesiądzie z powrotem na Robomoda. Zabierając próbki oczywiście. I to będzie na tyle. I potem ja zobaczę, czy... Znaczy, zrobię obliczenia i zobaczymy, czy... Okej, przesadziłem trochę. Ale to już RCS-em mogę wyeliminować prędkość chyba. Następnym razem więcej tankowców wysyłać? Tak. Okej, inaczej. Ten statek był... Ja naprawdę długo obliczałem, żeby... Zobaczyć, żeby Delta V starczyło i tak dalej. Ten statek Robomode był projektowany z myślą o misji na Dunę. I na Dunę nie potrzeba tyle Delta V. Ona nie ma tak silnej grawitacji, czyli... Tak, i jest bliżej, czyli nie trzeba tyle podtrzymywania życia, bo misja trwa krócej. Ale... IF jest bardziej kosztowna, jeżeli chodzi o Delta V. Ale dobra, moi drodzy, to tyle. Czyli Ninja Stream za nami, jest progres. Na styk, jak zwykle, tak na styk jeszcze nie było.